Sezon wakacyjny trwa. Zrób zdjęcie, nagraj wideo, pokaż jak spędzasz wakacje, pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij do nas swój materiał. Czekamy do 31 sierpnia. Do wygrania atrakcyjne nagrody, takie jak aparat fotograficzny, kamera wideo oraz kamera GoPro. Więcej informacji na naszym fanpage'u na Facebooku. Sponsorami nagród w konkursie są firma Górny Poczynek, oficjalny dealer samochodów osobowych i dostawczych Renault. Salony meblowe Segmar w Lubinie. Górnośląskie Towarzystwo Finansowe, oddział w Lubinie. Gość dnia Katarzyna Szatkowska, witam Państwa i zapraszam na dzisiejszy program Gość Dnia. A moim gościem jest europoseł Robert Jarosław Iwaszkiewicz. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zanim porozmawiamy na tematy, które no, bardzo nas interesują, jaki jest cel Pana wizyty tutaj dzisiaj w Lubinie? Przede wszystkim budowa struktur. To, na co jesteśmy najbardziej nastawieni w chwili obecnej, to jest rozszerzenie budowy struktur partyjnych w kraju. Pod kątem przyszłych wyborów. Jak idzie w Lubinie? Jesteśmy w Lubinie tutaj. Ja jestem pierwszy raz od czasu tak naprawdę rozłamu w Kongresie Nowej Prawicy, co się zdarzyło około półtora roku temu. Budujemy struktury partii Korwin i tutaj w Lublinie mam dzisiaj spotkanie z sympatykami i z członkami naszej partii. 71% obywateli Unii Europejskiej opowiada się za większą interwencją Unii w kwestii ochrony granic zewnętrznych. I tak wynika z najnowszego Eurobarometru. Proszę mi powiedzieć, jakie jest Pana zdanie w tej kwestii? Moje osobiste zdanie, jak najbardziej trzeba te granice uszczelniać. Natomiast, w jaki sposób Pana zdaniem? Natomiast podstawowym problemem nie jest kwestia zamykania granic przed przybyszami, to jest bardziej kwestia wewnętrzna, czyli wypłacania zasiłków. Chory system zasiłkowania ludzi, zasiłkowania imigrantów w Unii Europejskiej powoduje to, że mamy tak wielki napływ, zwłaszcza z krajów islamskich. Uważam, że zaprzestanie finansowania tych ludzi spowoduje to, że przestaną do nas przyjeżdżać. Natomiast jeżeli są uchodźcy i będą chcieli do nas przyjeżdżać, jak najbardziej uważam, że powinni do nas przyjeżdżać, ale na zasadach normalnych, do pracy, tak jak inni obywatele Unii Europejskiej powinni pracować, powinniśmy im umożliwiać tą pracę, natomiast w żadnym wypadku nie powinniśmy dawać im darmowych pieniędzy. A proszę powiedzieć, czy powinniśmy się bać islamizacji Europy, bo z tego co słyszymy na co dzień, tak naprawdę często te informacje, które nam są podawane, nam zwykłym obywatelom, często i liczby są przekłamywane, często straszy się nas tym. Jak Pan sądzi, powinniśmy się tego obawiać? Myślę, że ma Pani bardzo dużą rację. Do mnie też nie docierają informacje prawdziwe. Też główne moje źródło informacji to są media. W Europarlamencie tych informacji nie ma za wiele, a jeżeli są, to są bardzo często sprzeczne. I uważam, że islamizacja jest potężnym zagrożeniem dla Europy, dla wartości europejskich. Chciałbym podkreślić, żeby nie mylić tych wartości europejskich z wartościami unijnymi. Ta poprawność polityczna, Unia Europejska zupełnie inaczej podchodzi do tych spraw, jak większość obywateli Europy, którzy wyznają wartości europejskie, a nie unijne. Proszę powiedzieć, czy my powinniśmy się w najbliższym czasie spodziewać uchodźców w naszym regionie, czy raczej jest to niemożliwe? Oj, boję się, że jest to możliwe, ponieważ Komisja Europejska bardzo ciężko pracuje nad tym, żeby te kwoty porozdzielać na poszczególne państwa członkowskie i przekazywać tych uchodźców. To
złe słowo. To są imigranci, głównie imigranci ekonomiczni, którzy przyjeżdżają tutaj po zasiłki, prawda? Parlament Europejski też pracuje nad szeregiem rozwiązań dotyczących kwestii ochrony granic, które mają jakby wyjść naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Jakie według Pana byłoby najlepsze rozwiązanie? Powrót do zamkniętych granic jest błędny. Polityka z Schengen okazała się dla Europy bardzo korzystna. Otwarcie granic wewnątrz Unii Europejskiej spowodowało swobodny przepływ ludzi, kapitału, towarów, usług i jest to bardzo korzystne dla rozwoju Europy. Natomiast zewnętrzne granice uważam, że powinny być uszczelnione. Kolejną sprawą, którą będzie się Europarlament zajmować w ciągu najbliższych miesięcy, jest na pewno zaostrzenie przepisów dotyczących posiadania i nabywania broni. Proszę mi powiedzieć, czy uważa Pan, że to jest jakiś sposób na walkę z terroryzmem, czy też nie w tym kierunku to powinno iść? Jest to bardzo dobre pytanie, a zwłaszcza w odpowiednim kierunku. Jestem jedynym Polakiem w Parlamencie Europejskim, który pracuje nad nowym projektem dyrektywy w sprawie posiadania broni. Od prawie roku zajmujemy się tym w parlamencie. Niestety prace idą w złym kierunku. Dlaczego? Konserwatyści dogadali się z socjalistami i wprowadzają kolejne ograniczenia w sprawie posiadania broni, co się przekłada bezpośrednio na ograniczenia wolności obywateli w Europie. Jest to według mnie bardzo niekorzystne zjawisko, ponieważ idąc tym tropem, mieliśmy ostatnio w Nicei atak ciężarówką. Zabrońmy używania ciężarówek. No, czyli jest nie to, tędy droga. Jest to zupełnie nie tędy droga. Obywatele Europy są na tyle rozsądni, że ci, co posiadają broń legalnie w tej chwili, nie ma z nimi problemu, a jest problem w strefach zdemilitaryzowanych, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tak? Tutaj Stany Zjednoczone często są podawane jako przykład, gdzie są właśnie te strzelaniny do cywilów, do bezbronnych ludzi. I bardzo jasno, bardzo łatwo można wykazać, że te strzelaniny dokonują się w strefach, gdzie nie można posiadać broni, tak? W kampusach, w kościołach, w restauracjach. Tam terroryści, przestępcy czują się bezkarni. Tam, gdzie można posiadać broń, nikt tej broni nie wyciąga. Jest to po prostu straszak w obie strony. Czy wobec tego uważa Pan, że taką pomocą w walce z terroryzmem może być na przykład przymus rejestrowania numerów telefonu na kartę prepaid? To jest dla mnie kolejne ograniczenie wolności obywatelom Unii Europejskiej, które nic tak naprawdę nie wnosi. Terrorysta, jak będzie chciał skorzystać incognito z różnych ułatwień technologicznych, to i tak skorzysta. Natomiast utrudnienia, które się wprowadza zwykłym ludziom, są naprawdę bardzo poważne. Jak pan na teraz, jako europoseł, czuje się w Polsce? Bezpiecznie się pan czuje w naszym kraju? Póki co czuję się bezpiecznie, nie miałem do czynienia bezpośrednio z jakimiś zagrożeniami, a dopóki człowiek na własnej skórze nie odczuje czegoś, no to wyobrażać sobie można różne rzeczy. Natomiast ja nie miałem do czynienia do tej pory z żadnym zagrożeniem tutaj w Polsce. I jeszcze na koniec pytanie. W przeciwieństwie, jeżeli mogę dodać, oczywiście, w przeciwieństwie do Brukseli. Ten zamach w marcu na lotnisku z Zaventem, no bezpośrednio mnie dotknął. On, nie wiem, był około godziny 8, a ja na 11 miałem zablokowany samolot i ten strach, jaki mi się udzielił, był naprawdę dosyć spory. Proszę mi powiedzieć, czy czuje się pan patriotą? Co dla pana, bo często bardzo szafujemy tym słowem, że ktoś jest patriotą, patriotyzm. Czym dla pana jest patriotyzm i czy czuje się pan patriotą? Jak najbardziej czuję się patriotą, czuję się Polakiem i to, co w tej chwili robię,
moja praca jest wykonywana na rzecz Polski, nie na rzecz Unii Europejskiej. Przynajmniej mam takie o tym wyobrażenie. Patriotyzm jest bardzo ważny nie tylko dla nas Polaków, ale dla całej Europy. Optuję za Europą ojczyzn, a nie Unią Federacją. Jest to od wielu tysięcy lat bardzo dobry schemat postępowania w Europie i na pewno będę za tym optował. Te nowe wartości muzułmańskie, które są wprowadzane w tej chwili w Europie, dla mnie są nie do przyjęcia. Dla mnie podstawą jest, nie wiem, etyka grecka, prawo rzymskie, cywilizacja łacińska czy kultura chrześcijańska. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Ja dziękuję. Pan Robert Jarosław Iwaszkiewicz, europoseł, był dzisiaj naszym gościem. Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękujemy.